całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów. Drzwi otwierają się. Ostatni raz takim pociągiem dalekobieżnym jechałem jakieś 15 lat temu. Na pewno dużo się zmieniło w tych pociągach. Będę jechał pociągiem DART z Łodzi do Wrocławia. Ok, wchodzimy na stację uśrednia. Tutaj są schody. Tu jest wiata, można sobie zostawić rowery, chociaż jeszcze nigdy nie widziałem, żeby ktoś był taki odważny. Tutaj jest podjazd dla wózków inwalidzkich, dla wózków dla dzieci. Pociąg jest o 6:21. Jeszcze niedawno tej stacji nie było, parę lat temu, i na taki pociąg trzeba było jechać albo na dworzec Łódź-Kaliska, albo na Łódź-Widzew. Bardzo dobre udogodnienie dla mieszkańców Rytkini. Tak, tu wszyscy wysiadają, to jest końcowy, to nie ma co się spieszyć. Chodzi jeszcze przez... No to co? Zdążymy wyjść. Niech się zatrzyma. No, biegły też. I dziewczyny nie widzą przed tobą? Dojechałem do Wrocławia tym pociągiem. Fajny komfort jazdy, naprawdę. To już nie jest to, co było 15 lat temu. Bardzo się pociągi zmieniły. Z Łodzi 3 godziny. O, tam Pendolino stoi. Tutaj to się dzieje. Tutaj Pendolino. Tutaj wagony. Malczewski, Kraków Główny, Kołobrzeg. Ciekawe, Pendolino się jedzie. Może kiedyś. Dworzec we Wrocławiu, jeden z najpiękniejszych w Polsce. Bardzo ładny. Zaraz do środka wejdziemy. Ale
tu się dzieje na tym dworcu. Mam nadzieję, że kiedyś na łodzi fabrycznej też taki ruch będzie jak tutaj. Podoba mi się Wrocław. W tym mieście chyba mógłbym zamieszkać. Idę na perony. Za 40 minut kolejny pociąg. Kawa w maku taka sobie. Kawa w Warsi była lepsza. A to jest dworzec autobusowy. Wrocławia. Kurde, podoba mi się tutaj. Fajnie. No ta kobitka to cały czas gada. To jest, końca nie ma tego gadania. Cały czas gada, że coś wjeżdża, wyjeżdża. Tam stoi Pendolino. To jest chyba peron pierwszy. Wszedłem tam, ale mnie delikatnie wyprosili stamtąd, bo okazało się, że tam jest plan filmowy. Kręcą jakąś spot reklamowy, który będzie w mediach społecznościowych. Teraz czekam na pociąg Śnieżka. Ma być tu pociąg z wagonami, tak jak się kiedyś jeździło. Ma miejsce w przedziale. Niestety z tego co widzę, to wszystkie miejsca to w tym przedziale będą zajęte, więc sam nie będę siedział. Stąd będzie odjeżdżać Śnieżka. Jeszcze ja. Dzień dobry. Przez stację Jaworzynę Śląską, Świebodzice, Wałbrzych, miasto Wałbrzych Główny, Sędzisław, Janowice Wielkie, Jelenią Górę. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty gastronomicznej w wagonie numer 18, który znajduje się w przedniej części składu pociągu. Osoby udające się do tego wagonu proszone są o zabranie sobą biletów oraz odpowiednich dokumentów. W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych w wagonach. Przypominamy, że pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Drużyna konduktorska pozostaje do Państwa dyspozycji i służy pomocą w trakcie całej podróży. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 17. Następna stacja Jaworzyna Śląska. Dziękujemy za uwagę, życzę Państwu przyjemnej podróży. Tak wygląda przedział. Tutaj można naładować.
zapakować sobie telefon. Gniazdko USB. Czasem nie może przesunąć. Elegancko. Stacja Wałbrzych Miasto. Jest niesamowity komfort podróżowania tym pociągami. Naprawdę pozmieniało się. Pewnie dla was to żadna nowość, ale 15 lat nie siedziałem w takim pociągu. To jest różnica światełką. Elegancko. A dzisiaj jeszcze będę miał okazję jechać pierwszą klasą, tą Śnieżką. Także zobaczymy, jak to porównamy. Tam opuszczona jakaś chata. Zobaczymy, jak to klima działa. Pijemy trochę tą figurę. 23. Ameryka. Bagażu i rzeczy osobistych oraz o zachowaniu ostrożności. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzę udanego pobytu. Do zobaczenia.